Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam siostro bardzo serdecznie. Dziękuję też od razu za to, że mogliśmy się ze sobą spotkać w taki bardzo nietypowy sposób, bo wiem o tym, że siostry, tego typu siostry, co siostra, która w tej chwili ze mną rozmawia, a za chwilę się przedstawi, to jest coś bardzo rzadkiego. Że możemy taką rozmowę nagrać i to jeszcze na wizji, no i później nią się podzielić w internecie. Więc zanim w ogóle cokolwiek zaczniemy, siostro, to bardzo proszę, żeby siostra się z łaski swojej przedstawiła, no i też opowiedziała miejscu, w którym przebywa. Jestem siostra Miriam of Jezusa. Jestem mniszką klauzurową, karmelitanką bosą. Ze Sprencowa koło Olsztyna. To jest Polska północno-wschodnia. W klasztorze jestem od 24 lat. I to jest takie życie, do którego jestem zaproszona przez Jezusa, aby ogarnąć modlitwą cały świat, przede wszystkim kapłanów, którzy są jakoś mi dani do tego, żeby i właśnie tam zanosić ich przed Jezusa, ale też wszystkich, którzy zwracają się do nas z różnymi prośbami, intencjami, szczególnie w tym takim czasie, który jakoś przeżywamy praktycznie właściwie w całym świecie. Czuję się ogromnie jakoś tak wybrana i zaproszona do tego, aby każdego człowieka zanosić przed Jezusa i prosić, aby łaska Jezusa i miłosierdzie, którym chce On każdego obdarować, aby na nim spoczęło, aby każdy został jakoś otulony przez miłość. Siostro Miriam, aktualnie przeżywamy narodową kwarantannę. Ona trwa już od kilku tygodni i władze państwowe, porządkowe, sanitarne wzywają nas do tej kwarantanny z wiadomych powodów niebezpieczeństwa, które niestety kryje się wokół nas. A właśnie jak siostra przeżywa swoją kwarantannę? Bo może to trochę jest zaskakujące, ale właśnie no, tak sobie pomyślałem, stąd w ogóle był pomysł tej rozmowy, i siostra o tym dobrze wie, że spytać mniszkę klauzurową o kwarantannę, to znaczy niewychodzenie z domu przez kilka miesięcy, to trochę jest takie nawet śmieszne, bo widzę, że siostra się uśmiecha, więc... Więc niech siostra powie, jak przeżywać kwarantannę przez te kilka miesięcy, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że siostry mają do tego powołanie, żeby tam już przez te kilkanaście, kilkadziesiąt lat nawet trwać w jednym miejscu. Ale my, zwykli ludzie, szarzy na co dzień, mamy z tym problem. Co zrobić z sobą i jak przeżywać kwarantannę, czyli odizolowanie? No może najpierw powiem o tym, jaki jest cel klauzury, tak, dla nas i jak ją przeżywamy. Wiadomo, że rzeczywiście jest ona no, konkretnym wyborem życia i wpisanym w powołanie, do którego zostałyśmy zaproszone. Natomiast przy całym jakimś trudzie, który jest no, niewątpliwie związany z tym, że mamy kraty, nie wychodzimy na zewnątrz, tylko w sytuacjach zupełnie wyjątkowych. Przeżywamy klauzurę jako dar i jako taką formę przede wszystkim dla nas pewnego bezpieczeństwa, która pozwala nam na realizację naszego powołania. Dlatego, że ten wymiar oddzielenia ma nam zapewnić jakby takie skupienie się na tym, co najważniejsze, nam zapewnić warunki do modlitwy. Więc oddzielenie nas od różnego rodzaju bodźców, które
no, w jakimś sensie no, zaśmiecałyby naszą pamięć, rozpraszałyby nas i naszą uwagę. No, w takiej sytuacji, w takiej formie, no, klauzura jest przede wszystkim dla nas bezpieczeństwem. I tak sobie myślę też o tych wszystkich ludziach, którzy w tym momencie żyją właśnie w pewnego rodzaju zamknięciu i no, tak sobie no, trochę się uśmiecham, że właściwie cały świat w tym momencie jest klauzurowy. No właśnie. I właśnie taki wymiar tego odczytuję, że to doświadczenie jest przede wszystkim takim wymiarem bardzo pozytywnym, że można przeżyć tą klauzurę swoistą w takiej formie właśnie bezpieczeństwa, czyli czegoś, co pozwala nam zadbać o nasze zdrowie, zadbać o jakiś pewien rodzaj też troski o rodzinę, o najbliższych, o to, żeby właśnie innych ludzi też no, ochronić czy uchronić. A jednocześnie myślę też o tym wymiarze, że te doświadczenie klauzury, które dla nas jest takie ważne, czyli że my przez to, że jesteśmy odarte z różnych bodźców zewnętrznych, możemy jakby dokopać się w takim cudzysłowie, tak, do tego, co najgłębsze w nas. Myślę, że jest to też takie zaproszenie dla wielu ludzi, że mogą przez to zamknięcie jakby i odarcie z zewnętrznych bodźców, z różnych takich realizacji, różnych potrzeb, które na co dzień normalnie były dla wszystkich łatwo dostępne. W tym momencie jakby myślę, że można jakby przez taką klauzurę dojść do tego, co najważniejsze, czyli do usłyszeć to, co we mnie jest pragnieniem, a nie tylko moją potrzebą, nie tylko jakąś taką, takim łatwym zaspokojeniem tego wszystkiego, co podpowiadają mi zmysły. Ale mogę dojść do tego, co jest we mnie w środku, usłyszeć to najważniejsze pragnienie w sobie, które tak naprawdę jest pragnieniem Boga, tak? I no pragnieniem tego, żebym mnie kochał i żebym ja mogła kochać. Ja tutaj, siostro, wejdę słowo, bo tak sobie od razu pomyślałem, bo dzisiaj ludzie, no, patrząc na tą sytuację, no, w naturalny sposób czując trwogę, martwiąc się tym, co będzie za chwilę, za tydzień, za miesiąc, też na pewno w negatywny sposób odczytują ten stan. I myślę, że to jest całkowicie chyba zdrowe, że ktoś myśli, no, że to, co w tej chwili przeżywamy, nie jest normalne. Natomiast siostra jakby pokazuje, że to, co jest nienormalne po ludzku, może być wcale nie tak odbierane przez Pana Boga, że Pan Bóg może w tej nienormalności znaleźć zupełnie coś innego, może tak właśnie przez zmysły niedostrzegalnego. No i co, może siostra w tym momencie chce nam powiedzieć, że to dobrze, że jest taka klauzura ogólnoświatowa w tej chwili? Och, to jest bardzo prowokacyjne pytanie. Oczywiście, że tak, bardzo lubię prowokować. Myślę, że znaczy nie chciałabym wchodzić w interpretację taką, że to jest dobrze lub źle, tak? Bo jakby na pewno rzeczywistość, która nas wszystkich teraz dotknęła, jest jakąś tajemnicą odpowiedź ma na pewno Pan Bóg, tak? On jakby, który patrzy na to wszystko i widzi dalej, bo nasz wzrok oczywiście jest bardzo krótkowzroczny, tak? My widzimy tylko tą teraźniejszość i tylko to, co będzie jutro, albo za parę dni, albo za miesiąc. Myślimy kategoriami ekonomicznymi, gospodarczymi, społecznymi. To wszystko może nas przerażać, tak? A jednocześnie, przeraża, żeby przeraża. Się... I to przeraża, tak. I jednocześnie ja nie chciałabym na to nakładać takiego religijnego plastra, tak? Że nie, wszystko będzie dobrze i jakby możemy znaleźć w tym jakieś takie pozytywne odniesienia i tak dalej, i tak dalej. Bo myślę, że byłoby to duże uproszczenie. Bo w tym momencie oczywiście no, i ja, i ksiądz zakładamy, że jesteśmy zdrowi, tak?
I w takiej sytuacji łatwo o taką no, uproszczoną interpretację i taką interpretację, która pozwalałaby znaleźć w tym całym doświadczeniu coś bardzo pozytywnego. Natomiast ja myślę, że trzeba się troszeczkę zatrzymać przed całą tą sytuacją w taki sposób bardzo pokorny i bardzo wyciszony, w takim wymiarze, że Pan Bóg coś nam mówi, na pewno, bo Pan Bóg mówi do swojego ludu, dlatego że ten lud kocha i nigdy nas nie zostawi. Nawet jeśli nam się wydaje, że On śpi, to tak naprawdę my śpimy, bo nie słyszymy Jego głosu i trudno nam zrozumieć i usłyszeć, co On nam mówi, ale wydaje się, że ten czas, który przeżywamy, jest przede wszystkim po to, żeby otworzyć sobie ten zmysł wiary. Czyli żeby niekoniecznie od razu pod wpływem informacji albo rzeczywistości, która się dzieje wokół nas, wysilać się na interpretację. To jest tak, że to Pan Bóg coś to, albo że ludzie się gdzieś tam zapętlili, albo jest tak, albo jest tak, albo tak. Myślę, że za wcześnie. Myślę, że też stajemy wobec doświadczenia, które nas tak głęboko przerasta, że za wcześnie, żeby w tym momencie jakby zrobić sobie taką szufladkę, włożyć i to jest związane z tym albo z tym. Tak? Myślę, że bardziej potrzebny jest w tym momencie taki moment głębokiego skupienia i właśnie temu służy klauzura. I jakby to jest pozytywny moment tego zamknięcia, że my możemy jakby troszkę się wyciszyć, i jakby niekoniecznie narzucać sobie te wszystkie interpretacje pod wpływem fali informacji, która się przewala przez internet, media, ludzi, którzy komunikują się między sobą, ale właśnie i klauzura ma stworzyć w nas przestrzeń do usłyszenia, co Bóg mówi do mnie. Co Bóg mówi do mnie w tym momencie? Co mówi do mojego serca? Do czego mnie zaprasza? Bo do każdego z nas w tym momencie Pan Bóg powie coś innego. I powie coś, co jest na pewno związane jakby z tym słowem kocham Ciebie. Na ten czas, w tym momencie jestem blisko i kocham Ciebie. I jakby to jest najważniejsze przesłanie tego czasu. Jakby usłyszeć ten głos w całym takim chaosie, tak? Który się i w całym lęku, który w człowieku jest i który jakby no, rodzi takie przerażenie i rodzi ten moment takiego, że ja się potrzebuję zabezpieczyć. I to zabezpieczenie się narzuca bardzo mocno, nie? Zrobić zakupy, zatroszczyć się, wiedzieć, co się dzieje, co to za wirus, czy już jest szczepionka, może jest taki lek, może coś takiego. Ale to wszystko nie pozwala mi usłyszeć tego najważniejszego słowa. Bóg w tym momencie, tu i teraz mówi do mnie, kocham Ciebie, jestem blisko. Nie zostawiłam Ciebie na pastwę, na pożarcie tego doświadczenia i tego tragizmu, który się dzieje wokół nas. Tak? To jest chyba najpiękniejsze co przesłanie i najbardziej pozytywne tej klauzury. Bardzo siostrze, dziękuję za te słowa, ale tak jeszcze siostra powiedziała o internecie i tak sobie pomyślałem, że bo można się zamknąć w klauzurze, ale nie być w klauzurze. No prawda? Tak. To, no tak. Przepraszam, dziś skądś idzie światło. Strasznie się światło rozświetliło. To znaczy tak, czy to światło. Słońce. Słońce. Po prostu. Ale no tak, no jak siostra się uśmiecha, to się pojawia słońce. No dobrze, no będziemy musieli to przeżyć. Mam nadzieję, że widzowie przede wszystkim chcą słyszeć głos siostry. Jak już słońce rozświetla, to bo teraz się taka poświata zrobiła wokół siostry. Ojej. No ale to, ale właśnie nie wiem, to słońce, a jakby siostra była uprzejma, może zasłonić troszeczkę okno. Dobrze. Dobrze.
Przepraszamy w tym momencie Państwa za usterki, ale też bardzo mi zależało na tym, żebyście, kochani, mogli zobaczyć dokładnie siostrę Miriam. Oczywiście bardzo się cieszymy, że w tym momencie, kiedy siostra mówi i się uśmiecha, ta poświata jest taka bardzo intensywna. Być może to jest nawet znak Boży dla nas wszystkich, ale właśnie chciałem bardzo też, żeby można było dokładnie siostrę zobaczyć, bo to jest w pewnym sensie rzadkość, że możemy zaglądnąć za kraty, bo jak się z siostrą Miriam czy jakąkolwiek inną mniszką klauzurową będziemy chcieli spotkać, to właśnie będą oddzielać nas kraty. A tym razem kraty nas nie oddzielają, choć to jest tylko ekran komputera, no ale wygląda siostra tak, jakby tych krat w ogóle nie było. Bardzo dziękuję. Jest siostro zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o obraz. I jeszcze chciałem właśnie wrócić do jednej rzeczy, bo siostra powiedziała właśnie o tym internecie i tak sobie pomyślałem, że ha, to teraz ja się zamknę w klauzurze i zamknę się z moim komputerem i będę przy nim siedział i sobie w internecie różne rzeczy robił. No ale czy to jest klauzura? Nie, to nie jest klauzura. No właśnie. Czyli generalnie... Nie. Niech siostra z łaski swojej mi powie jeszcze jedną rzecz. Mnie, laika nieklauzurowego, nauczy, jak być w klauzurze rzeczywiście, bo chciałbym ten czas kwarantanny wykorzystać faktycznie na to, co siostra powiedziała. No to jest fantastyczne, żeby tak osobiście spotkać Boga i usłyszeć Jego głos i usłyszeć to, że On mówi do Ciebie, kocham Cię. No ale czy on powie tak właśnie do ciebie subtelnie i delikatnie, kocham cię, kiedy będę miał włączony komputer, no chyba to trudne by było. Trudno wtedy to usłyszeć. Tak. Chociaż czasami różne rzeczy się zdarzają, bo ja jako stały bywalec internetu niekiedy trafiam na takie wpisy i takie słowa, które jak sobie razem później połączę, to okazuje się, że Pan Bóg w internecie też jest obecny. Ale to już jest inna kwestia. Siostro, nie wątpię. Siostro, nie jak wątpię, to żyje. Jak przeżywać się była klauzurą i żeby była takim spotkaniem z Panem Bogiem? Przede wszystkim, znaczy wiadomo, że wewnętrzna klauzura no niczego nie załatwi, tak? W takim znaczeniu, o jakim no mi chodzi, o którym mówiłam, tak? Dlatego, że jest bardzo potrzebna ta klauzura serca, tak? Czyli jakby no, jest potrzebne pewne wychowanie zmysłów, tak? Pewna kultura, która pozwoli na to, że ja mogę wewnętrznej izdebce, jak to mówi Ewangelia, tak? Swojego serca, czyli wewnętrzu swojego serca na tyle jakby mieć przestrzeń, tak, i na tyle wolność, która doprowadzi do tego, że usłyszę coś więcej niż tylko falę informacji. Bo nasze zmysły, nawet te, które odbierają informacje, tak, i one są do tego stworzone, to jest bardzo dobre, tak, i na to są nastawione, żeby odbierać bodźce zewnętrzne. Nie? Bóg spotyka się z nami w przestrzeni wiary. I do tego potrzebne są zmysły wewnętrzne. A te będziemy mogli jakoś uruchomić wtedy, kiedy te zmysły zewnętrzne jakoś będą na tyle wychowane, że dopuszczą do głosu to, co jest w sercu, tak? Czyli znajdzie się taka przestrzeń, niezapełniona przez naszą pamięć, niezapełniona przez to, co dociera do nas z zewnątrz, która pozwoli nam na spotkanie z Bogiem. I to jest jakby ta klauzura, która jest tak naprawdę najważniejsza i właściwie o taką klauzurę tutaj nam też chodzi. I taka klauzura wymaga pewnej dyscypliny, tak? Wymaga też pewnej ascezy, wymaga pewnej kultury, wymaga pewnego wychowania, ale ona jest, no jest, ona jest błogosławieństwem. Czyli klauzura. I tutaj myślę, że mam nadzieję, że to będzie taka kluczowa myśl nasza wspólna, ale przede wszystkim siostry, bo siostra jest fachowcem od klauzury. Czyli klauzura, chociaż to brzmi może dla niektórych ludzi ze świata, no nawet przerażająco. Jak to zamknąć się w budynku za kratami? A tutaj klauzura może okazać się
Wolnością? Prawdziwą wolnością? Zdecydowanie, zdecydowanie. Bo jakby to doświadczenie, które no, mi towarzyszy, tak, od wielu lat, praktycznie od 24 lat, jakby jest takim momentem, które pokazuje mi, że Jezus, wprowadzając mnie w tą przestrzeń klauzury, na początku, kiedy ja przeżywałam pewne sytuacje jako odbieranie mi możliwości, tak? Pojechania gdzieś, pojechania do domu, na przykład mojego rodzinnego, pojechania na zakupy, na wakacje i na to wszystko, co jest tak dokładnie na wyciągnięcie ręki w świecie, tak? To w tym momencie jakby, kiedy po 20 paru latach dostrzegam, że to odbieranie mi czegoś stwarzało we mnie coraz większą dyspozycyjność do tego i coraz większą jakby taką przestrzeń do tego, żebym mogła jakby zapragnąć czegoś najpiękniejszego i najważniejszego. Czyli jakby to nie było odbieranie po to, żeby mnie ograniczyć, ale to było odbieranie po to, żebym ja mogła otrzymać to, co jest najpiękniejsze i najważniejsze. Żebym mogła rzeczywiście spotkać tego, którego kocham. Tak? I przez to doświadczenie, że nie mam różnych innych bodźców, mogę spotkać Boga. I to jest dla mnie dar. Dlatego klauzura służy temu, żebym mogła spotkać się z Bogiem. Siostro, jak sobie tak słucham, co siostra mówi, to ja sobie myślę, że siostra jest nienormalna. Rzeczywiście? Rzeczywiście. Wydaje się, że jakby to doświadczenie, które jakoś Pan Bóg mi daje, tak? Czyli to doświadczenie klauzury, no właśnie otwiera we mnie przestrzeń na większą dojrzałość. I wydaje mi się, że jako człowiek, jako kobieta, poprzez właśnie to doświadczenie ograniczenia bodźców, a otwarcia się na największą wartość i na największą miłość mojego życia, mogę w pełni rozkwitnąć. Dlatego ja się czuję szczęśliwa i jak najbardziej normalna. Kochani Bo Państwo, mogę po prostu kochać. Kochani Państwo, którzy nas oglądacie w tym momencie, no powiem tak, my po ludzku, patrząc na to, co prezentuje siostra, co mówi siostra, możemy faktycznie tak mieć, tak myśleć gdzieś tam z tyłu głowy, że nie, no ta mniszka nie do końca ma wszystko dobrze pod sufitem poukładane, ale jednak w rzeczywistości, i tutaj oczywiście ja przyznaję, to była pewna prowokacja i siostra na pewno o tym dobrze wie, bo siostra jest bardzo inteligentną kobietą i już mnie, zanim jeszcze żeśmy zaczęli rozmawiać, to już mnie parę razy zgasiła, więc ja nie próbuję tutaj pokazywać siebie z takiej strony, żeby siostra mogła to zrobić. Strzega się, ale właśnie chodzi o to, że ta nienormalność w oczach świata jest bardzo głęboką normalnością w oczach Boga. Bo ja sobie niejednokrotnie tutaj przed oczy biorę te fragmenty z Pisma Świętego, które właśnie mówią, że Pan Bóg patrzy nie tak, jak patrzy człowiek, tylko patrzy zupełnie inaczej. W związku z tym właśnie to, co po ludzku dla nas, patrząc na siostrę, czy na matkę Angelikę, która jest klerycką klauzurową świętej pamięci, ale oczywiście założycielka naszej telewizji WTN i też przecież również klauzurowa, tak samo jak siostra. Ktoś by mógł powiedzieć właśnie, że to dziwnie wygląda, że o czym ta kobieta opowiada, ale Pan Bóg to widzi zupełnie inaczej. Także bardzo serdecznie dziękuję siostrze za to świadectwo, bo to jest głos z innego świata dla nas. Dzisiaj szczególnie w kontekście tego, co przeżywamy związanego z pandemią koronawirusa, bardzo ważne. Siostro, ale jeszcze chcę wrócić do, myślę, dla nas wierzących chrześcijan, katolików,
na całym świecie ważnej sprawy. Jutro rozpoczynamy Triduum Paschalne, wchodzimy w temat no, najważniejszy dla historii zbawienia. Jak siostra, jak może siostry wszystkie, które z siostrami, z siostrą są, bo ile jest sióstr w klasztorze? W tym momencie 17. 17, o to sporo. Tak. I wszystkie siostry są stare? Znaczy, ja mam nadzieję, że ja nie wyglądam tak staro. Nie, właśnie nie. Ale ja tak, no, przepraszam, znowu może to głupio wyszło, ale znowu próbowałem być prowokacyjny. No bo jak siedzą w tym klasztorze siostry, to wszystkie są na pewno już takie, że nie mają co z sobą zrobić. Ja nie wiem, jak to powiedzieć. No chodzi o to, czy... no bo kobiety się nie pyta o wiek, no o to mi chodziło. No i tak się chce... jaka przestrzeń jest wiekowa, jeśli chodzi o siostry? Najstarsza siostra ma 66 lat. Najmłodsza 38... 7, 37. Tak. I taka... A nie, 30. Jest jeszcze siostra, która ma 30. No tak. Wow. Nie, no to wow. Faktycznie jest... Jest, tak. Bardzo ale dziękuję. Ja mam takie, nie wiem jak to jest, ale mam takie wrażenie, że moje siostry wszystkie wyglądają młodo. No oczywiście, że tak. Siostro, ja jasne, że mówiłem to wszystko z przekąsem, bo przecież pamiętamy naszego umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II, który miał lat 80 kilka, a wszyscy tak. Odczuwaliśmy, że jesteśmy obok młodego człowieka. Dlaczego? Bo był młody duchem i ta młodość tak. Do końca mu została, dlatego tak się denerwował przecież, jak nie mógł już wypowiedzieć tak. Słowa z powodu swojej choroby, bo przecież on wewnętrznie czuł, że wszystko może, bo jest młody. Ale te prawa natury są takie, jakie są i dlatego obyśmy tą młodość zachowywali zawsze. Ale wracając do tego pytania jeszcze raz, jak siostry przeżywają Triduum Paschalne, jak przeżywają święta? Proszę troszeczkę nam o tym opowiedzieć jeszcze. Dla nas Triduum Paschalne to taki czas zupełnie wyjątkowy. Przede wszystkim przeżywany w takiej wielkiej bliskości z Jezusem. I jakoś w tym czasie, który teraz jest, tak, mam takie wrażenie, że tym bardziej jeszcze jakoś tak szczególnie jesteśmy zaproszone do tego, żeby być z Nim. Bo właśnie na poziomie nie tylko jakoś tak przeżywania, no bo to jest jakoś, no narzuca się jako takie, szczególnie dla kobiet, tak? Jako coś takie pierwszego, że jesteśmy w tym doświadczeniu też takim bliskości z Jezusem, w tym Jego doświadczeniu lęku, opuszczenia, śmierci, cierpienia, tak? To... No, ja tak osobiście bardzo często w tym czasie Triduum jakoś mocno jednoczę się z Maryją, tak? I dla mnie to jest takie doświadczenie, które wielokrotnie do mnie powraca, że Jezus no, zapowiedział w Ewangelii i jakoś dla mnie to mocno jakoś tak trafia, że kto spełnia wolę mojego ojca, ten jest mi matką, bratem, siostrą. I w momencie, kiedy Jezus umiera, kiedy podejmuje taką no, najważniejszą swoją życiową misję, tak, to matka idzie za nim. Matka jest blisko, matka mu towarzyszy. I ja w takim swoim doświadczeniu bycia z Jezusem bardzo mocno jestem zaproszona do tego, żeby w tym czasie być dla Niego matką i siostrą. Więc czuję się jakoś tak mocno jako taka najbliższa rodzina. I jest to doświadczenie, które w tym momencie też bardzo mocno mi towarzyszy, bo Jezus jest obecny w moim bracie, tak? Czy w mojej siostrze, która w tym momencie
jest w świecie i zmaga się z lękiem o swoje życie czy o życie najbliższych, tak? Więc dla mnie to przeżywanie Triduum, szczególnie w tym czasie, jest właśnie takim doświadczeniem bycia matką i siostrą ludzi, którzy właśnie walczą z koronawirusem na pierwszej linii frontu, ludzi zarażonych, ludzi umierających i tak naprawdę ludzi, którzy tak naprawdę stają oko w oko bezpośrednio ze śmiercią. Więc dla mnie to Triduum w tym momencie jest właśnie takie, żeby być matką i siostrą tego Jezusa, który właśnie modli się: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Tych wszystkich ludzi, którzy modlą się: Boże, spraw, żebym nie została zarażona, nie został zarażony, tak? Czy moi najbliżsi, żeby ich to nie dotknęło, tak? Tych wszystkich ludzi, którzy wołają na krzyżu: Boże, czemuś mnie opuścił, tak? Bo mają takie doświadczenie w swoim umieraniu. Ja tam chcę być. Ja tam chcę być. I to Triduum jest dla mnie w tym momencie takie. A jednocześnie być tą osobą, tak jak Maryja, która nie traci nadziei, która wierzy, że mimo wszystko w całym tym doświadczeniu boleści i cierpienia ostatnie słowo należy do życia. Ostatnie słowo należy do życia. I pośród tego doświadczenia jakby towarzyszenia Jezusowi w tym umieraniu, w tym Jego odchodzeniu, ja i moje siostry też chcemy wierzyć, że krzyż zakwitnie. Że krzyż zakwitnie. Krzyż zakwitnie, bo Chrystus zmartwychwstał. Dokładnie. Więc już niech klamrą, siostro, będą jeszcze życzenia. W tym momencie bardzo proszę, od razu dochodzimy do krzyża, który zakwitł życiem. Krzyż tak. Nie jest już miejscem śmierci, ale znakiem zwycięstwa, bo Chrystusa nie ma na krzyżu. A więc tak. Prosimy o życzenia. Chciałabym tego życzyć każdemu, żeby krzyż, który w tym momencie jakoś dźwiga, czy który nosi, który go przygniata, żeby każdego krzyż zakwitł, żeby każdy mógł w dniu zmartwychwstania celebrować życie, celebrować najpiękniejszą chwilę, którą Pan Bóg daje poprzez to, że Jezus zmartwychwstał, że śmierć została pochłonięta przez życie i nasze życie może być dzięki temu piękne. Szczęśliwego życia każdemu życzę. Tymi życzeniami szczęśliwego życia, a w języku Bożym szczęśliwy to błogosławiony, a więc błogosławionego życia, szczęśliwego życia, to można zamieniać ze sobą. Błogosławionego życia, szczęśliwego życia życzymy sobie nawzajem. Ja życzę oczywiście siostrze Miriam i życzę wszystkim nam, którzy oglądają właśnie to nietypowe spotkanie z siostrą klauzurową. I jeszcze na koniec, siostry, już całkowicie po tych życzeniach szczęśliwego życia, błogosławionego życia, prosiłbym o modlitwę. Proszę, aby siostra poprowadziła tę modlitwę. Ja pozwolę sobie na końcu pobłogosławić. Chciałabym zwrócić się do Maryi, Matki Bolesnej, która w tym momencie stoi pod krzyżem każdego człowieka, i zaprosić wszystkich do tego, żebyśmy razem z nią stanęli. Maryjo, Matko Bolesna, Ty stojąca pod krzyżem Jezusa, nigdy nie zwątpiłaś w zwycięstwo życia nad śmiercią. Prosimy, abyś umacniała naszą wiarę, abyś była z nami blisko w momentach, kiedy tracimy nadzieję, kiedy ból przeszywa nasze serca, kiedy nie widzimy światła w naszej mocy. Prosimy, bądź z nami wtedy. Umacniaj naszą wiarę, naszą nadzieję, naszą miłość. Ty razem z nami wierz w Jezusa Chrystusa,
który jest życiem, który jest miłością, który jest światłem, który jest światłem. Bierz razem z nami, Maryjo, bierz w nas, podtrzymuj naszą wiarę, podtrzymuj naszą nadzieję. Bądź z nami w każdy czas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech nas wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Siostro, bardzo uprzejmie jeszcze raz dziękuję. Cieszę się za to spotkanie bardzo mocno, bo nie sądziłem, że ono nam się uda, bo też z początku myślałem, że może będą jakieś kłopoty techniczne, ale dzięki Bogu jest Skype, dzięki Bogu jest komputer, więc wszystko się udało. Mam nadzieję, że to jest nasze nie jedyne i ostatnie spotkanie. Może jeszcze kiedyś uda się siostra namówić. Ja mam nadzieję, że ten filmik, który wszyscy zobaczą, będzie miał też mnóstwo komentarzy, może nawet pytań do siostry. Jeżeli jakieś takie pytania się pojawią, to ja sobie pozwolę siostrze je przesłać, po to, żeby Dobrze. Siostra mogła się do nich ustosunkować, bo wtedy trzeba będzie odpowiedzieć, ale odpowiedzieć na wizji. W związku z tym znowu będę musiał do siostry zatelefonować i wtedy siostra będzie odpowiadać na pytania, które pojawią się pod naszym filmikiem, który udostępni na swoim kanale EWTN Polska. Siostro, proszę też oczywiście pozdrowić wszystkie siostry karmelitanki w swoim klasztorze. Bardzo proszę życzyć siostrom właśnie tego zakwitnięcia krzyża, który nosimy, ale który jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i znakiem ogromnej miłości Pana Boga do nas. I też dziękuję Panu Bogu za to, że mogliśmy się spotkać. Jeszcze raz przypomnę, siostra Miriam, karmelitanka Bosa, klauzurowa, spod Olsztyna, dokładnie miejscowość nazywa się? Pręcowo. Właśnie, stamtąd siostry pozdrawiają i oczywiście okalają nas wszystkich, mam nadzieję, swoją modlitwą, bo przecież modlitwa tak. to najwspanialsza praca, duchowa praca, którą siostry wykonują. Jeszcze raz, niech Pan Bóg błogosławi, dziękuję serdecznie. Zachwyć. I właśnie dziękuję w tym momencie rozłączamy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, szczęść Boże. Panem Bogiem.